Cześć, ja nazywam się Marta Dziekońska, a dzisiaj moim gościem jest Weronika Zimna w podcaście Projekt Wilczy Bilet. Cześć Weronika. Cześć. Weronika, tak krótko, proszę powiedz wszystkim, co robisz, czym się zajmujesz, kim jesteś przede wszystkim, tym, którzy cię nie znają, bo myślę, że większość osób, która słucha dzisiaj tego podcastu, to jednak już cię skądś kojarzy. Ja mówię o sobie, że przede wszystkim profesjonalnie wątpię w instytucje edukacyjne i trochę ludzie mnie właśnie z tego znają, bo jestem osobą, która na pewnym etapie rzuciła szkołę i która zaprzyjaźniła się wtedy z alternatywą. Zaczęłam chodzić do szkoły demokratycznej, trochę skorzystałam z edukacji domowej, a później rzuciłam to w ogóle w kąt. Staram się uczyć szukania alternatyw własnej ścieżki i pokazywać, że generalnie jest trochę więcej możliwości niż ta jedna narzucana nam zwykle przez społeczeństwo. Nie zakładam, że któraś ścieżka jest lepsza lub gorsza, ale zależy mi na widoczności tej alternatyw i to jest w sumie chyba najważniejsze w tym, co robię. A tak formalnie to zarówno współprowadzę Fundację Mamy Głos, pierwszą w Polsce fundację założoną przez nastolatki dla nastolatek, a teraz również współprowadzę Agencję Ogień, która świeżo wystartowała i która jest agencją pracy i wolontariatu dla młodych osób. Gdzieś tam jeszcze w tle jest coś w rodzaju etatu, gdzie pracuję w design studio jako head of people, więc generalnie dzieje się dużo. Czasami mnie za to nagradzają, czasami nie mogę przez to spać. No właśnie, dzieje się bardzo dużo i widzę, że masz dużo tej pracy. I o waszej agencji nowej na pewno chcę porozmawiać, bo będziemy dzisiaj mówić o wolontariacie i o wszystkim, co z tym związane, też ze stresem i tym, że nie można spać. Ale fajnie to powiedziałaś, szukaniu dróg, które nie są narzucane przez społeczeństwo i alternatyw. I dzisiaj też chciałabym ciebie spytać o to, bo jesteś takim bohaterem pozytywnym w tej całej narracji narzucania czegoś przez społeczeństwo, bo tobie się udało wybrać inną ścieżkę i ją podążać. I jak słyszymy teraz, mówisz o tym w tonie totalnie radosnym i zadowolonym. I chciałabym trochę posłuchać o tym i żeby moi słuchacze też posłuchali, jak ta droga wyglądała. Znaczy, co do tego, że mi się udało, to ja mam wrażenie, że to mocno zależy od definicji. I zawsze trochę się śmieję, że jestem o tyle dobrym przykładem tego, że da się poza szkołą, bo mój sukces, powiedzmy, jest dość typowy, w sensie takim, że to jest ten sukces, którego społeczeństwo oczekuje, natomiast ja zakładam, że generalne definicje sukcesu są różne i wcale nie jestem taka pewna, czy tę moją własną definicję już osiągnęłam. Znaczy, wydaje mi się też, że trochę wcześniej jest, żeby mówić o tym w kontekście sukcesu lub nie, bo jakby ta droga nasza się nigdy nie kończy. Ale co widzę, to że jeśli można bez szkoły mieć pracę, to czy można też bez pracy być zadowolonym? Taka zależność mi chodzi po głowie, bo to, że ty nie wybrałaś standardowej ścieżki, nie oznacza wcale, że ty się nie uczyłaś. A to na pewno nie i myślę, że troszkę do tego będę prowadziła tę rozmowę, jeśli mamy rozmawiać o wolontariacie i wszelakich doświadczeniach, bo ja po prostu na pewnym etapie odkryłam, że tak czy owak najlepszą ścieżką nauki, przynajmniej dla mnie, ale myślę, że także dla bardzo wielu osób, jest nauka poprzez praktykę. I jest to też coś, czego najczęściej najbardziej brakuje w systemie szkolnym. I ta moja ścieżka, kiedy to się wszystko zaczynało, ona była mocno poplątana i tak naprawdę regularnie się tam różne zwroty akcji działy. Wydaje mi się, że to wszystko zaczęło się gdzieś w gimnazjum. Ja byłam zawsze trochę taką prymuską. Generalnie w szkole szło mi dobrze i nie byłabym raczej tą osobą, którą posądzano by o to, że ten system rzuci. Z tego względu, że ja się przynajmniej w czystej teorii dobrze w nim odnajdywałam. Jeśli chodzi o oceny, przygotowywanie się do testów i tak dalej. Tylko, że z takiego bardzo ciekawego świata dziecka zmieniłam się w osobę, która
no raz, że była toczona przez solidną depresję, ale też po prostu zgubiła jakąkolwiek ciekawość świata, nauki, czegokolwiek. To było raczej odhaczaniem tego, co ktoś mi narzucił, a nie czymkolwiek, co płynęło z wewnątrz, jak było jeszcze kilka lat wcześniej. No i ja w tamtym momencie usłyszałam po prostu o szkole alternatywnej, w której nic nie trzeba, bo trochę do tego się to sprowadza. I o szkołach demokratycznych mówi się właśnie, że to są szkoły, ale bez testów, bez ocen, bez lekcji. Co na tamtym etapie było dla mnie marzeniem, było przestrzenią, w której mogłam odpocząć, stanąć na nogi po różnych też chorobach, które mnie toczyły. Ale też zacząć na nowo odkrywać to, że generalnie świat jest całkiem ciekawy. Nie będę jednak ukrywać, to mi trochę zajęło i pierwszy rok był bardziej takim właśnie powolnym stawaniem na nogi. A później to wszystko poszło już z górki, bo ta szkoła demokratyczna przez to, że właśnie nie ma lekcji, nie ma planu zajęć, nie ma narzuconych zasad, ona zostawia bardzo dużo przestrzeni na własne projekty, na organizowanie sobie czasu. I właśnie przez to zaczęłam się wtedy angażować w wolontariaty, w małe projekty poboczne. I tak naprawdę te elementy rozrosły się na tyle, że po pewnym czasie nawet na szkołę demokratyczną nie miałam czasu. Wtedy przeszłam na edukację domową. Zaczęłam też wtedy pracować, ale zaczęłam też troszkę podróżować, jeździć też na zjazdy z różnych programów edukacyjnych, takich kompletnie pozaszkolnych, tylko organizowanych przez jakichś pasjonatów danego tematu. I po prostu to wszystko się tak bardzo rozrastało i zajmowało mi coraz więcej czasu, a jednocześnie zdobywałam coraz więcej doświadczenia, że w momencie, w którym przyszedł rok, w którym powinnam napisać maturę, okazało się, że w sumie trochę żal mi tracić urlop na to, żeby pojechać na 2 tygodnie do szkoły na drugim końcu Polski i zdać to wszystko. I koniec końców poszłam w inną stronę, bo to i tak już działało, więc to też nie było taką spontaniczną decyzją pod tytułem zrobię i zobaczę, co się stanie, tylko bardziej być może zrobię później, jeśli wtedy będzie mi to potrzebne, bo teraz mam wystarczająco dużo na głowie i jest wystarczająco fajnie. Dokładnie, ja to też powtarzam, zawsze możesz wrócić i zrobić to, co chcesz, ale jeśli teraz nie jest ci to potrzebne, to po co? Z tej twojej w ogóle... Tak? Jeszcze chciałaś coś dodać? Wiesz, po prostu to jest coś, co rzeczywiście chyba słyszę najczęściej, że generalnie ludzie się przerażają, że jak to, że to jest życie zniszczone, a mnie to tak trochę bawi na poziomie tego, że to naprawdę nie jest nieodwracalne. Mało jest decyzji, które są nieodwracalne. W sensie do tych rzeczy, tak jak mówisz, zawsze można wrócić. No ja tak też mam ze swoją pracą zawodową w tym momencie. Mój rok przerwy zmienił się w 1,5 roku i na razie się nie zapowiadam. Ale co do twojej historii dodać. Tak fajnie się to pojawia, taki kryzys i po tym kryzysie jakoś tak to wszystko się układa i w ogóle otwiera mi się od razu ten sławetny tekst chciałbym rzucić szkołę, zostać ninja albo rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady, ale trochę tak to jest, że czasem potrzebujemy no jednak dotknąć tego dna, żeby się odbić. I też mówisz o ciekawości. I ta ciekawość, wydaje mi się, jest największą siłą, która pcha nas do uczenia się. Ja to się uczę cały czas. I właśnie przez te wolontariaty chciałabym tu nawiązać do tego tematu, bo moja edukacja teraz polega na tym, że ja robię różne rzeczy, których nigdy w życiu wcześniej nie robiłam. I dla przykładu siedzę teraz na surfcampie, na którym prowadzę auto. Taka jest moja praca. Ja wożę ludzi na surfing. Nauczyłam się, jak pływać na desce. Nauczyłam się, jak tą deskę zamontować na tym samochodzie. Poza tym bardzo mi się przydają wszystkie te moje umiejętności miękkie, bo muszę żyć z 16 osobami w jednym domu, więc też negocjacje i różne takie inne rzeczy. I to praktyczne podejście do nauki wydaje mi się, że jest jedną z kluczowych rzeczy, tak jak powiedziałaś, brakuje tego w naszym systemie edukacji, ale to jest coś, co pozwala nam testować, czy ja rzeczywiście to lubię, czy rzeczywiście no, to nie jest dla mnie. Jak ty postrzegasz wolontariat pod tym względem? Dla mnie tak
naprawdę wolontariat to jest po prostu możliwość odkrycia trochę nowego kawałka mapy. Ja w ogóle lubię tak myśleć o uczeniu się, o tym, że to jest troszkę tak, że się rodzimy i mamy mapę złożoną z samych białych plam i później po prostu, wiesz, powoli sobie odkrywamy kolejne kawałki i ta mapa się robi coraz szersza. Bo rzecz w tym, że podejmowanie decyzji na temat swojej przyszłości w momencie, w którym brakuje ci danych i to danych pokroju tego, jakie rzeczy w ogóle można robić oraz danych pokroju tych, które mówią ci o tym, co ty chcesz robić i w czym jesteś dobry, no jest trochę nierozważne wręcz, powiedziałabym. I to jest wtedy trochę taka loteria. Ja w ogóle bym odeszła od podejmowania jakichkolwiek decyzji o swojej przyszłości, bo ja na przykład w życiu bym nie zakładała, że będę tutaj tego dnia i będę robić dokładnie to. I też poznaję nadal ludzi. Ja wciąż nie mam danych na temat tego, co można w życiu robić, bo spotykam ludzi i oni robią takie rzeczy, że ja mówię, kurde, stary, w ogóle w życiu bym nie pomyślała, że to może być sposób na życie, na biznes, na pracę. Zgadzam się. Myślę, że to jest właściwe podejście. A z tą całą mapą chodzi mi raczej o to, żeby po prostu odkrywać sobie powoli kolejne kawałki, bo to nie jest tak, że mamy wiedzieć wszystko, ale że gdzieś w tym procesie po prostu człowiek znajduje jakieś fragmenty informacji na temat tego, jakie rodzaje rzeczy są dla niego w życiu okej. I to pozwala budować później takie dobre życie po swojemu, o którym lubię mówić. Natomiast no nie da się tego zrobić, jeśli się różnych rzeczy nie testuje. A rzeczywiście to działa troszkę tak, że ludzie wychodzą sobie na przykład z tego liceum i de facto to, co udało im się przetestować w większości przypadków, to jest chęć bądź niechęć do przedmiotów, które nie są nawet osadzone w rzeczywistości, bo funkcjonują sobie tylko jako abstrakcyjne dziedziny wiedzy. Jakby tam mało jest takiego przełożenia na to, co później z tym robisz w rzeczywistości. I wydaje mi się, że wolontariaty są trochę taką możliwością właśnie przełożenia tego na język rzeczywistości. Tak sobie też myślę, że w szkole trochę nie mamy czasu. Ja pamiętam, że jak chciałam mieć jakieś zajęcia pozalekcyjne, to było strasznie późno i trzeba było to wciskać w ten plan, bo jednak w tej szkole spędzaliśmy bardzo dużo czasu w którymś momencie. A na przykład te moje podcasty to się pojawiły z tego, że ja totalnie nienawidziłam pisać bloga. Znaczy ja lubię pisać, ale ja lubię pisać bardzo krótkie rzeczy. A na studiach się zaangażowałam w radio. Nie wiem w ogóle czemu, ale wydało mi się to super fajne, że wow, radio, będę pracować dla radia. I te dwa doświadczenia mi się nałożyły, że w którymś momencie mi w głowie się przełączyła taka żarówka, kliknęło mi i mówię, kurde, a może ja zacznę robić podcasty, skoro ja tyle mówię, lubię to radio i jeszcze mam niechęć do pisania. I tak myślę, że właśnie to jest dokładnie to, co mówisz, że w którymś momencie, jak my spróbujemy paru rzeczy, to dopiero możemy wymyślić, co jest dla mnie, a co totalnie mi nie leży. Tylko że w szkole nie ma na to trochę czasu, żeby tego przetestować czasami, nie? Jeśli ktoś nie ma własnej takiej ambicji, żeby coś jednak pójść i powiedzieć, kurde, dobra, zapiszę się na kółko teatralne. Nie wiem, czy mówiłabym o ambicji w tym przypadku, bo mam wrażenie, że to jest ta najczęstsza narracja, a ja coraz częściej doświadczam tego, że ludziom trzeba coś pokazać i oni to zwykle później już biorą i robią z tym coś dalej. Bo ostatnio na przykład występowałam na konferencji, na której mówiłam głównie do licealistów i gimnazjalistów, trochę właśnie o mojej pokręconej historii, o wolontariatach, o różnych zleceniach, o tym, jak sobie przeskoczyłam parę etapów w życiu, żeby znaleźć się już teraz tu, gdzie jestem w wieku 20 lat. I to, o czym z nimi rozmawiałam, to jak bardzo przytłacza ich po prostu ta koszmarna presja, że oni mają zdecydować, co mają robić dokładnie teraz, niekoniecznie wiedząc, na czym mają się oprzeć. I co najlepsze, wszyscy im mówią, że no, to jest ta decyzja, w sensie to jest to, co będziesz robić przez resztę życia. Więc ja później przychodzę na takie konferencje po to, żeby im mówić, że wiecie nie. Co, jakby możecie spróbować jakiejś decyzji, spoko, tylko możecie też później z niej zrezygnować.
zdecydować. I później możecie to zrobić jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. I co jest najlepsze, i to każde to doświadczenie, nie wiem, jest też taka narracja, która mnie strasznie frustruje, na przykład dotycząca studiów. Ludzie idą na jakieś studia, po roku stwierdzają, że nie są dla nich, nie? I później wszyscy mówią głośno o tym, że zmarnowali rok życia. A ja jestem jak... Serio? To zmarnowanie roku życia? W sensie, nie byłbyś tu, gdzie jesteś, nie wiedziałbyś tego o sobie, tak, gdybyś nie poszedł na ten rok studiów. Dokładnie. Dzięki temu się dowiedziałeś, że to nie jest dla ciebie. Come on! I tak samo podchodzę do tych wszystkich wolontariatów, do pracy, do jakiegokolwiek życiowego doświadczenia. I to, co właśnie mówię na takich konferencjach, to jest to, że można na to spojrzeć trochę, nawet jeśli to brzmi cheesy, wiem, że to brzmi cheesy, ale uważam, że dobrze to oddaję. Można na to patrzeć trochę jak na poszukiwanie skarbów, gdzie ty po prostu przechodzisz przez różne obszary i znajdujesz, kurde, pojedyncze monety takiej wiedzy o sobie, albo wiedzy o tym, co umiesz, gdzie się sprawdzasz i robisz to wystarczająco długo, żeby później mieć jednak taką skrzynię, z której możesz czerpać i z której możesz budować to, jak chcesz żyć. W ogóle wydaje mi się, że mamy taką narrację, że jak z czegoś rezygnujesz, to tak jakbyś już w ogóle odniósł jakąś porażkę. No tak, ale mamy też, generalnie to jest z jednej strony presja społeczna, a z drugiej też bardzo zgrabny efekt utopionych kosztów. Ciężko nam rzucić coś, co, w co włożyliśmy już energię, bo mamy poczucie, że no to jest takie sprzeczne z logiką, nie? Że rzucamy coś, skoro już tyle zrobiliśmy. No tylko, że wkładanie energii w coś, co jakby nam się i tak nie podoba, to jest tylko jeszcze większym inwestowaniem w inwestycję, która się nie zwróci, tak? Bo co z tego, że ja mam 5 lat studiów, jeśli tego nie robię na co dzień teraz? Jedyna inwestycja, jaka w tym jest, to jest to, że na przykład ja na szczęście poszłam na kierunek, który bardzo rozwija życiowo w ogóle i bardzo działa, myślę, że wiele kierunków działa na myślenie, że człowiek jednak idzie na te studia i nawet jeśli nie robi po tych studiach tego, co miał robić, to pootwierały mu się pewne rzeczy w głowie i na przykład według mnie psychologia, ale o tym to mogę mówić godzinami, tylko krótko powiem, że psychologia według mnie bardzo otwiera ludzi i ich spojrzenie na różne rzeczy, bo mówi o wielu zjawiskach społecznych i tym, jak w ogóle sam człowiek działa. I to też jest ciekawe, że w szkole nas uczą, że słuchaj, no powiemy teraz o dinozaurach i o Szekspirze, co z tego, że w ogóle nie żyją od ponad paruset lat, ale nie powiemy ci, jak na przykład, nie wiem, ustawiać swoje granice personalne z innymi ludźmi, nie? Tak, no myślę, że to też jest bardzo szeroki temat i pewnie nawet na oddzielną rozmowę, bo ten program w szkole jakby mógłby być zbudowany lepiej. To nie jest tak, że podstawowa wiedza nie jest potrzebna, żeby się zorientować. No jakby musisz ją mieć, żeby w ogóle manewrować w społeczeństwie i w kulturze, bo nie zrozumiesz połowy rzeczy, które się dzieją wokół. Natomiast skupianie się na wiedzówce i kompletne ignorowanie tego, że ludziom potrzebne są realne umiejętności operowania w tej rzeczywistości, no nie jest dobrą strategią na dłuższą metę. Dokładnie. No dobra, jeszcze krótko chciałabym, żebyś powiedziała nam o ogniu. Czym jest ogień? Ogień to przede wszystkim to, co widzimy w młodych z dziewczyną, z którą to robię, z Julią Święch. To jest to, że widzimy, że młodzi mają taką naprawdę niepowtarzalną energię. To, że pokolenie Z, które dopiero co weszło na rynek pracy albo niedługo będzie na niego wchodzić, jest naprawdę dość wyróżniającym się pokoleniem, takim, które skupia się na zupełnie innych wartościach niż poprzednie pokolenia. I kurde, widać w nich ten ogień. W sensie to naprawdę widać, co oni potrafią wnieść w dowolne miejsce. To jest jakaś taka niesamowita inicjatywa, inne spojrzenie, masa energii. I stąd wziął się pomysł, żeby po prostu pokazać im, jak mogą to wykorzystać. Bo tak jak mówiłyśmy, w szkole trochę mało jest przekazywania tych takich konkretnych umiejętności, które później łączą się bezpośrednio z rzeczywistością. I to, co my robimy w ogniu, to po pierwsze
Trochę doradzamy, bo rozmawiamy z tymi ludźmi na zasadzie doradztwa zawodowego, ale doradztwa od młodych dla młodych, nie skupiającego się na czymś pokroju mentoringu. Nie, ja mam taką ulubioną metaforę, bo z tego kojarzę większość case'ów z doradztwem zawodowym, czyli lubisz zwierzęta, zostań weterynarzem. I no jakby to bardzo rzadko wychodzi poza co ten z tego, poziom. Że cię mdli na widok krwi, tak? No właśnie, coś w ten deseń. I my się skupiamy raczej na właśnie testowaniu różnych możliwości, co znaczy, że sieciujemy młodych ludzi z pracodawcami oraz z wolontariatodawcami i po prostu wpuszczamy ich do bardzo fajnych organizacji, dajemy im przestrzeń. Oni tam zaczynają od jakichś prostszych zadań, ale zawsze mają jakąś ścieżkę rozwoju przed sobą. Zyskują po prostu możliwość sprawdzenia się w rzeczywistości, rozwijania doświadczenia. Do nas aplikują ludzie, którzy mają zarówno 14 lat, co jest w ogóle ciekawe, że ta energia jest już tam i że oni naprawdę chcą i robią to z własnej woli, jak i ludzie, którzy mają lat 20 parę. I no czasami są to osoby z większym doświadczeniem, czasami z żadnym. To, co ich wszystkich łączy, to właśnie ta chęć sprawdzenia się, znalezienia miejsca, w którym nie będą tylko podawać kawę, tylko zaczną robić po prostu coś, co będzie dla nich wyzwaniem i rzeczywiście odsłoni im kolejny kawałek mapy. I wydaje nam się, że jest ogromna potrzeba na to wszystko, bo młodzi ludzie mają masę fajnej energii i umiejętności, ale niekoniecznie wśród nich jest umiejętność chociażby sprzedania się. Tak, to źle brzmi, ale chodzi po prostu o pokazanie się firmom czy organizacjom od strony, która zachęciłaby ich do współpracy. To jest też coś, z czym pomagamy, czyli po prostu pomagamy im jakieś różne wyobrażenia na swój temat przełożyć na taki język, który pokazuje, że rzeczywiście są w stanie coś fajnego wnieść w dane środowisko, w jakiś sposób je wzmocnić. No i cóż, robimy to, a oni idą dalej. I widać, że ten odzew jest duży i że to jest potrzebne. Myślę, że dość unikalne jest to, że dajemy rzeczywiście możliwość skontaktowania się z naprawdę ciekawymi organizacjami, z którymi my nawiązujemy współpracę. No i zobaczymy, co będzie się z tym działo dalej. No dobra, a z takich technicznych rzeczy to jest darmowe. To zależy, który aspekt, bo jeśli chodzi o młodych ludzi, to sieciowanie ich z firmami, cały ten proces jest całkowicie darmowy i to jest w ogóle taki aspekt społeczny naszego projektu. Doradztwo zawodowe, jeśli występuje w takiej formie pełnych, godzinnych sesji, to akurat jest usługą płatną, bo po prostu nie jesteśmy w stanie się z tym wyrobić. Ale jesteście wy dwie i robicie to wszystko jesteśmy wy dwie? Jesteśmy dwie, tak. Wow. To są początki, jakby startujemy to w wersji lean i chcemy przetestować, co działa, co jest potrzebne, zanim będziemy się bawić w ogromne skalowanie tego. I myślę, że to jest też takie przyziemne podejście, też łączące się z tym podejściem, o którym rozmawiałyśmy wcześniej, o tym niedecydowaniu z góry, niezakładaniu, o testowaniu. To też jest testowanie tego modelu, sprawdzenie, czy on jest ludziom potrzebny, czy to działa, ile to realnie będzie pochłaniało czasu i po prostu będziemy to później rozwijać. Natomiast nie skończyłam mówić, od strony firm jest to akurat usługa płatna, bo my im po prostu zapewniamy pracowników. I bardzo dobrze. Niech płacą. No i... A chciałabym jeszcze cię spytać, czy podróżnicze macie jakieś wolontariaty, czy niekoniecznie? Jeszcze nie, ale myślę, że takie opcje też się będą pojawiać. My się skupiamy przede wszystkim na sieciowaniu z organizacjami, z firmami, a co firma i co organizacja, to inne podejście do tego tematu, nie? Bo my nie planujemy konkretnego przebiegu danego wolontariatu, my dowiadujemy się o potrzebach, stanowiskach i tak dalej i łączymy je z pasującymi do nich młodymi ludźmi. No może ja też się do was zgłoszę, jak będę następnym razem szukać jakiegoś wolontariatu.
gdzieś daleko. Pewnie, dlaczego nie? Cieszę się, że miałyśmy w ogóle okazję o tym wszystkim porozmawiać i mam nadzieję, że jednak taki sposób myślenia o tym, jako o testowaniu, eksplorowaniu, sprawdzaniu, co dla ciebie działa, będzie się po prostu szerzył. To nie jest w żaden sposób hejt i mówienie, że na studia iść nie można albo się nie powinno, bo to jest nudne i robi to całe społeczeństwo. Natomiast to, co chciałabym przekazać ludziom, to jest to, że ścieżki są różne. I nieważne jest to, którą robi większość, tylko to, która jest dobra dla ciebie. Piękna puenta. Z Weroniką Zimną rozmawiałam ja, czyli Marta Dziekońska. To był projekt Wilczy Bilet. Dziękuję wam wszystkim dzisiaj za uwagę i do usłyszenia za 2 tygodnie. Cześć.